Witam serdecznie, 21 sierpnia 2020 roku. Spotkanie po tygodniu nieobecności w Państwa domach. Kilka informacji dotyczących realizacji zadań przez Urząd Miasta, ale również i kilka informacji o stanie sanitarno-epidemiologicznym. Dziś kolejny rekord, ponad 900 osób zachorowało, a Sieradz w dalszym ciągu opiera się koronawirusowi. 8 osób poddanych izolacji i 33 osoby w kwarantannie. To wynik, myślę, że godny pozazdroszczenia przez wiele samorządów w naszym kraju. Jesteśmy na razie oceniani jako strefa zielona, jako strefa bezpieczna. Może nie tyle, że wolna od koronawirusa, ale taka, która opiera się wirusowi. Liczę na to, że odpowiedzialność państwa w dalszym ciągu będzie powodowała, że jak najdłużej będziemy pozostawać tą zieloną strefą na terenie naszego kraju. Dziś chciałbym również w przeddzień weekendu, właściwie kilka godzin przed odpoczynkiem państwa, kolejnym odpoczynkiem letnim, zaprosić was do skorzystania z oferty miasta w obszarze rozrywki, kultury. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w dalszym ciągu oferuje państwu przedsięwzięcia, które są przedsięwzięciami cyklicznymi. Tutaj mówię o wrotkowisku, które funkcjonuje na terenie Mosiry. Mówimy tutaj o ściance wspinaczkowej, parku linowym. Baseny pozostają w te upalne dni do państwa dyspozycji, ale również zapraszamy wszystkich chętnych na animacje, które są realizowane na plaży dla dzieci. 22 sierpnia, już jutro, 15 lat będzie obchodzić Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej i tutaj w godzinach między 15 a 17 gorąco zapraszamy na skansen, do skansenu sieradzkiego. Tam widowiska edukacyjne, pokazy rzemieślnicze, również koncert dawnej muzyki. To działanie może się odbyć dzięki mikrograntom uzyskanym z funduszy miasta Sieradza. 23 sierpnia, niedziela. Zapraszamy wszystkich państwa na rynek. Od 15 do 17 Sieradz na niebiesko i wszyscy ci, którzy borykają się z autyzmem i chcieliby pokazać, czym jest autyzm i jak można radzić sobie z autyzmem, zapraszają w tych godzinach na rynek. Tam będzie można zrobić testy, tam będzie można się dowiedzieć o autyzmie, tam będzie można uzyskać konsultacje i porady. Również w niedzielę Bractwo Strzeleckie w kamienicy w rynku, kamienica numer 10 w Podwórku, będzie realizowało projekt Ćwicz oko i dłonie w obronie ojczyzny. To projekt również realizowany z mikrograntów miasta, Urzędu Miasta Sieradza. Bracia Kurkowie zapraszają wszystkich tych, którzy chcieliby zmierzyć się z swoimi umiejętnościami i tam będzie można strzelać z broni pneumatycznej, również spędzić miło czas i wziąć udział w konkursach. Nad rzeką Wartą relaks muzyczny, zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby posłuchać muzyki. Miasto Sieradz żyje, opiera się koronawirusowi, ale również proponuje mieszkańcom, ale również i gościom szereg atrakcji. Gorąco zachęcam do tego, abyście państwo korzystali z tych atrakcji. Wszystko to, co robimy, staramy się robić po to, aby zaspokoić wasze potrzeby. Mam nadzieję, że przyszły tydzień będzie równie dobrym dla nas i w obszarze walki z koronawirusem, ale również i optymistyczny dla każdego z nas. Ostatni tydzień wakacji. Wszystkiego dobrego.